Witajcie moi drodzy, z tej strony Remigiusz, czyli firma Auto27 i kolejna prezentacja świeżo sprowadzonego z Niemiec samochodu. Jak wiecie po mojej historii na kanale, Opel Astra jest samochodem, którego chętnie sprowadzam, ale interesują mnie tylko ładne, zadbane egzemplarze. I to jest kolejny taki właśnie Opel, jakie były wcześniej, czyli po prostu samochód zadbany, samochód serwisowany, samochód, który pomimo swojego wieku ma jeszcze wiele do zaoferowania. Zapraszam Cię na krótkie wirtualne oględziny. W kolejnych etapach razem ze mną poznasz ten samochód bliżej, abyś mógł podjąć decyzję o ewentualnym przyjeździe, zakupie tego samochodu. Musisz mieć jak najwięcej informacji, do tego właśnie służą te prezentacje, te filmy, tak abyś po prostu tych znaków zapytania miał jak najmniej. Na tym też polega nowa jakość sprzedaży używanych samochodów, żeby klient po prostu mógł zobaczyć więcej niż tylko zdjęcia w ofercie. Link do oferty znajdziesz po rozwinięciu opisu, tam także rozdziały, będziesz mógł przeskakiwać do interesujących Cię informacji. A przejdźmy teraz do tego konkretnego egzemplarza. Opel Astra z roku 2006, samochód z silnikiem 1.6 Ecotec Twinport o mocy 105 koni mechanicznych, czyli 77 kW. Srebrno-szampański kolor, taki, który należy na pewno do niebrudzących się. Opel Astra hatchback pomimo swojego wieku dalej jeszcze może się podobać, bo jest to samochód o stonowanej stylistyce, samochód kompaktowy, który doskonale znany jest z polskich dróg, ale znany też jest z funkcjonalności, z bezawaryjności, z tego, że daje nam tanie utrzymanie, nie dryluje naszego portfela. Jest to po prostu samochód nieskomplikowany w swojej budowie, auto, które daje codzienny spokój posiadania, bo jest po prostu tutaj, nie ma nic w tym samochodzie, co mogłoby nadwyrężać nasz budżet. Drodzy Państwo, prezentowana Astra, tak jak mówiłem, bardzo dobrze się prezentuje, jest świetnie zadbanym samochodem. No i teraz z bliska zobaczymy sobie wszystkie po kolei elementy tego samochodu, żebyście mogli widzieć, co tutaj jest zgrane. Jak znajdę jakieś tutaj uchybienia, o wszystkich Wam opowiem, żebyście po prostu wiedzieli, co i jak. Drodzy Państwo, zderzak przedni ma bardzo niewielkie tutaj zadrapania zaprawione. No nie widać tego praktycznie wcale, trzeba się przyjrzeć, ale takie rzeczy występują. Samochód z 2006 roku, czyli ma no 15 lat, więc no nie mamy co się dziwić, jakieś ślady eksploatacji będą. Reflektory ze spryskiwaczami, przejrzyste, czyste, bardzo dobrze świecą. Zobaczcie, z jednej i z drugiej strony wyglądają naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o maskę, to tutaj znajdziemy niewielką ilość odprysków, które także nie szpecą tego samochodu. Sama maska nie ma przefalowań, nie ma wgniot. Tu widzicie wszystko sami. Przednia szyba, drodzy Państwo, jest oryginalna, fabryczna i co ważne, także nie ma tutaj jakichś tam odprysków. Zobaczcie przedni błotnik. Tu oczywiście jest delikatnie zabrudzony ten błotnik, także to nie jest żadna wada, tylko zabrudzenie. No idziemy przez kolejne elementy. Samochód nie jest skorodowany, nie ma nalotów korozji, ma bardzo równą linię nadwozia. To jest ważne, bo właściciel umiał parkować na parkingach ten samochód, także nie jest on nigdzie poobijany. Zobaczcie, linia jest prosta, progi także nie są powgniatane. Zobaczmy tylny błotnik. No i przechodzimy do tylnej części. Klapa z tyłu, nie ma tutaj żadnych uchybień. Bardzo ładny ten chrom. Astra 1.6 Twinport, te napisy jak najbardziej fabryczne. Światła tylne także, widzicie, są zadbane, nie są nigdzie, że tak powiem, zaparowane, nie mają wilgoci wewnątrz, co także jest atutem. Zderzak tylny. No i tu muszę Wam powiedzieć, że zderzak tylny jest utrzymany bardzo dobrze, tutaj na nim nie znajdziemy żadnych uchybień, żadnych wad. Idziemy dalej. Błotnik tylny od strony kierowcy. No i tutaj znajdziemy taką zaprawioną wgnioteczkę. To jest taki najbardziej szpecący w sumie element tego auta. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi tutaj o ten profil, to tutaj także nie ma żadnych przefalowań. Przednie drzwi
Tu przy klamce bardzo mikroskopijna, malutka wgnioteczka. Lusterko bardzo ładne. Błotnik przedni od strony kierowcy, także bez uwag. Zobaczmy jeszcze dach. Tu co ważne, na tym profilu, początku dachu też nie ma odprysków, które się często zdarzają. Jest to wywołane oczywiście jazdą autostradową. Tutaj widzimy jeszcze jakieś tam delikatne kropelki, bo już delikatnie nam kropi deszczyk, ale powiem Wam szczerze, ten dach naprawdę bez uwag, jeżeli chodzi o stan, też nie ma rys, przefalowań. Samochód oczywiście nie ma żadnych wgniotek po gradobiciu innych usterek. Generalnie, reasumując, jest to Astra zadbana, samochód, który jeszcze na pewno przykuje uwagę stopniem utrzymania. Ja zawsze doceniam te samochody, które są właściwie pielęgnowane przez właścicieli. Wtedy mogę mówić o samochodach 15-letnich, ale samochodach, które po prostu mają jeszcze w sobie widoczną energię. I to jest ważne, żeby taki 15-letni samochód jeszcze miał w sobie to coś. I powiem Państwu, że ta Astra zdecydowanie to coś jeszcze w sobie ma. Nie będziecie rozczarowani jej stroną wizualną. Zajmijmy się teraz stroną ogumienia, felg, opon, hamulców w tej Astrze. Mamy 16-calowe felgi stalowe, fabryczne kołpaki, które są wszędzie bardzo zadbane. Jeżeli chodzi o ogumienie, to mamy opony 205x55x16, z przodu mają około 80% swojego bieżnika. Patrzyłem na tarcze, na klocki hamulcowe. Tarcze mają minimalnie wyczuwalny rant z przodu, a klocki hamulcowe około 70% swojej grubości. Jeżeli chodzi o tylną część, tutaj sytuacja jest nieco gorsza z oponami, bo mamy opony gdzieś o bieżniku 40-50%. Jeżeli chodzi o hamulce, tutaj z tyłu też nie ma żadnych uwag, są jeszcze w dobrym stanie i na pewno nie wymagają żadnej wymiany. Samochód hamuje równo, jest wszystko w porządku pod tym względem. Zajrzyjmy do wnętrza Astry. Oczywiście Astra to samochód stonowany, także jeżeli chodzi o wnętrze, stylistycznie nie ma tutaj żadnej ekstrawagancji, ale niektórzy po prostu szukają samochodu pewnego na co dzień, a nie takiego, który posiada petardowe wystrzały. Po prostu jest to normalny, zwykły samochód w normalnej wersji wyposażeniowej. Jest tutaj wszystko, czego będziemy potrzebować. Oczywiście w 2006 roku nieco to wszystko inaczej wyglądało. Ale drodzy Państwo, przyjrzyjmy się temu, jak tutaj właściciel utrzymał to auto, bo to jest dla mnie jak najważniejsze. I zobaczmy po kolei wszystkie elementy. Zacznę tutaj od felcy, które nie są poobijane od pasów, uszczelki też są całe. Samochód, jeszcze dodam, nie był prany, czyszczony, po prostu jest to auto zadbane i to jest ważne, że właśnie takie ono jest i że jest tutaj co pokazać, bo naprawdę właściciel przykładał się do dbałości o to auto. Zobaczcie, jak wygląda wnętrze, jak tylna kanapa nigdzie nie jest powycierana, nie ma żadnych przetarć, plastiki są nigdzie niepowyłamywane, mamy 3 zagłówki regulowane, kieszenie w fotelach tylnych. Oczywiście, jeżeli chodzi o miejsce z tyłu w Astrze, to jest tutaj tego miejsca umiarkowanie dużo, ale 4 osoby Astro pojadą naprawdę wygodnie. To jest samochód kompaktowy, więc nie mamy co tutaj oczekiwać jakiejś wielkości vana, ale wszyscy, którzy mają Astrę, nie narzekają na brak miejsca. Zobaczmy dywaniki, dywany tutaj także nie są nigdzie wytarte. Oczywiście, jeżeli chodzi o tapicerkę drzwiową, także nie jest tutaj poniszczona, fotele nie są pokopane i tutaj także nic nie jest porysowane, co jest chyba ważnym elementem w 15-letnim samochodzie. Z tyłu mamy oczywiście szyby uchylane manualnie. Przejdźmy do przedniej części nadwozia. Tutaj najczęściej korzysta się z samochodu. Zobaczmy tapicerkę drzwiową. Samochód wyposażony jest w pełne nagłośnienie, także mamy tutaj, widzicie, głośniki sopranowe u góry, na dole średniotonowe. Tapicerka też nie jest nigdzie tutaj poniszczona. Mamy taki dekoracyjny wbudowany element, aluminiową klamkę. Osłonięte są także progi przed tym, żeby ktoś nie opukiwał ich, nie niszczył. Takie elementy też świadczą o tym, że ktoś po prostu założył sobie to, że będzie o auto dbał. No to także jest tego efekt w postaci dobrego utrzymania. Fotel przedni nie jest nigdzie zniszczony, wysiedziany. Tapicerka jest zadbana. Tutaj idziemy dalej, fotel kierowcy, zobaczcie, wygląda także naprawdę jeszcze bardzo dobrze i tutaj także nie ma żadnych przetarć ani uszkodzeń. Kierownica jest obszyta skórą, nigdzie nie jest przetarta, przyciski również nie są poniszczone, powycierane, te gumki często właśnie przy podgłaszaniu się niszczą,
ale tutaj widzimy, że wszystko jest w porządku. Samochód ma 158 tysięcy przebiegów, więc nie jest to przebieg na tyle duży, żeby tutaj jakiekolwiek zniszczenia przy dbałości codziennej o samochód były widoczne. Manszeta, lewarek, skrzyni biegów, tutaj także nie ma zniszczeń. Przyciski na radiu czy na panelu klimatyzacji w porządku. Wyświetlacz centralny także wyświetla wszystkie piksele, także tutaj też bez uwag. Deska rozdzielcza nie jest nigdzie porysowana. Schowek widzicie także niezniszczony, mamy go podświetlanego, dwie jakby takie półeczki w tym schowku. I oczywiście dywaniki gumowe, pod spodem znajdziemy oryginalne welury. Naprawdę auto we wnętrzu zadbane, ale idziemy jeszcze, zobaczymy od strony kierowcy. Także widzimy tapicerkę drzwiową kierowcy. Tak jak mówiłem, auto nie jest skorodowane nigdzie, także te doły drzwi też są w porządku. Próg, widzicie tutaj wszystkie elementy nie wymagają jakiejś złej opinii. Fotel jest unoszony kierowcy i tutaj z tej strony Wam także pokażę przyciski czy tam kierownicę. Ogólnie wnętrze jest zadbane, czyste, zachęcające do jazdy, co jest, mi się wydaje, największym atutem używanego samochodu. Zajrzyjmy jeszcze do bagażnika. Astry hatchback, 375 litrów, kiedy fotele są rozłożone, tak jak teraz, kiedy złożymy tą dzieloną tylną kanapę, będziemy mieli do dyspozycji ponad 1200 litrów, więc są to wartości umiarkowanie duże, ale takie, które na pewno wpasowują się w samochód kompaktowy, szczególnie z tamtych lat. Przede wszystkim bagażnik Opla Astry jest funkcjonalny, dość głęboki, co niestety też wiąże się z wyższym progiem załadunku, ale wydaje mi się, że funkcjonalność jest tutaj na wysokim poziomie. Co jest jeszcze ważne, oczywiście bagażnik jest podświetlony, ale widzicie tutaj brak zniszczeń. O to właśnie też chodzi w 15-letnim aucie, aby kreował on bardzo dobry stan. Bagażnik także mówi nam o tym, jak samochód był użytkowany przez właściciela. No i tutaj nie znajdziemy żadnych pod tym względem odstępstw. Tu także możemy powiedzieć, że jest wszystko w porządku. Pod tutaj tą pokrywą znajdziemy koło zapasowe. Mamy także zestaw narzędziowy pod spodem. Zobaczcie, tu wszystko także jest w porządku, tak jak powinno być, nie ma żadnych tutaj smarowideł, naklejek, innych rzeczy, które mogłyby świadczyć o jakichkolwiek tutaj naprawach. Także wydaje mi się, że bagażnik Opla Astry, pomimo że nie przedstawia jakiejś wartości ogromnej, jeżeli chodzi o litraż, to przedstawia jednak wartości funkcjonalności i to, że na pewno czteroosobowa rodzina zmieści się na wakacje do Astry. Otwieramy maskę, otwiera się ona za pomocą teleskopu. No i tutaj znajdziemy wolno sący silnik benzynowy, który chodzi za najbardziej trwały ze wszystkich benzyniaków, jeżeli chodzi o Opla Astrę H trzeciej generacji. Jest to jednostka produkowana od 2004 do 2008 roku w tej wersji, bo to jest wersja XEP, czyli niektórzy mówią, że to jest po prostu ten najbardziej polecany motor o tym oznaczeniu. 1,598 cm3, 105 koni mechanicznych przy 6000 obrotów, 150 Nm przy 3900 obrotów. Samochód oczywiście 16-zaworowy, 4-cylindrowy DOHC z wtryskiem wielopunktowym MPI. Drodzy Państwo, jest to po prostu silnik z gatunku długowiecznych i nieskomplikowanych w swojej budowie. Astrą pojedziemy 185 km na godzinę z tym motorem, a przyspieszenie do setki nieco ponad 12 sekund. Także są to naprawdę bardzo fajne parametry. Silniki te współpracują także z dobrej jakości instalacjami gazowymi. Spalanie średnie około 7,5-8,5 litra na 100 km w zależności od tego, jak dynamicznie chcemy jeździć. Oczywiście na trasie to spalanie można zmniejszyć.
Astra waży niespełna 1300 kg. Jest to samochód po prostu generalnie dosyć dynamiczny, sprawdzający się zarówno w mieście, jak i na trasie. Nie jest to oczywiście samochód dla ludzi o wielkich wymaganiach dynamiki, ale spokojnie starczy wszystkim spokojnym kierowcom, którzy chcą jeździć bezpiecznie, bezproblemowo i tanio też eksploatować samochód, ponieważ wiadomo, ten silnik jest po prostu tani w utrzymaniu, nie ma żadnych turbin, żadnych innych elementów, które mogłyby ulegać przedwczesnej awarii. Osprzęt jest po prostu także bezproblemowy. Ten samochód był serwisowany, jest tutaj odnotowany ostatni serwis na 153 tysiące, był także wymieniony kompletny rozrząd, więc na tą chwilę według dokumentacji nie ma tutaj żadnych wkładów finansowych. Praca tego silnika jest równa, cicha. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę należą się brawa też za poprawną eksploatację dla właściciela, bo po pracy tego motoru od razu usłyszymy, że była ona naprawdę płynnie prowadzona, płynnie był prowadzony ten serwis i tak jak powinien. Akumulator też w bardzo dobrym stanie. Zresztą zobaczcie z bliska ten motor i posłuchajcie, jak on pracuje. Co jeszcze ważne, chciałbym dodać, że silnik nie ma zapoceń, nie ma wycieków, co jak wiecie w Oplu jest też dużym atutem. Dobra, nie przedłużamy, zamykamy maskę i przechodzimy do dalszych etapów. Wejdę teraz do wnętrza, zaprezentuję Wam jeszcze skrzynię biegów, jak ona pracuje. Mamy tutaj, zobaczcie, też nie ma żadnych błędów od strony elektroniki. Żadne kontrolki się nie świecą, lewarek skrzyni biegów, skrzynia biegów jest 5-stopniowa, żadnego biegu tutaj szukać nie musimy, pracuje ona naprawdę płynnie, w porządku, tak samo zresztą sprzęgło, jest miękkie, w odpowiednim miejscu bierze. Jeżeli chodzi o wyposażenie oferowanej Astry, no to mamy tutaj dosyć skromne, ale jakże potrzebne wyposażenie. Jest tutaj po prostu klimatyzacja manualna, mamy także radio fabryczne z wejściem na płyty, odtwarza także MP3, co w owym czasie stanowiło no nie lada gratkę. Mamy wyświetlacz, który pokazuje nam RDS, godzinę, temperaturę, datę. Widzimy także, samochód wyposażony jest w poduszki powietrzne kurtynowe, czyli mamy tutaj łącznie 6 poduszek powietrznych. Kierownica skórzana, tak jak mówiłem, multifunkcyjna, z pełną regulacją. Regulacja za pomocą ciągadła, możemy do siebie dopychać, do góry, na dół. Każdy znajdzie odpowiednią, wygodną pozycję. Astra jest samochodem dobrze zbudowanym, zmontowanym, z dobrych materiałów, nic w czasie jazdy nie trzeszczy. Jeżeli mamy auto z rynku niemieckiego, to nie jest to samochód po prostu wytłuczony. Mamy do dyspozycji także tempomat, regulator prędkości, przednie szyby są sterowane elektrycznie, zarówno jak i lusterka przednie, które także są podgrzewane. Więc wydaje mi się, że prostota i funkcjonalność, ale także i wygoda codzienności w Astrze jak najbardziej, to wszystko będziemy mogli dosięgnąć. Także przechodzimy dalej i teraz krótka jazda próbna Astrą. Nie pozostaje nam nic innego, drodzy Państwo, jak tylko ruszyć Astrą, pojechać nią kawałeczek, żebyśmy wspólnie mogli sobie ocenić pracę zawieszenia motoru tego samochodu. Ale powiem jeszcze na wstępie, że samochód jest oczywiście przygotowany do rejestracji, czyli kupujący otrzymuje fakturę i jest zwolniony z podatku PC3 2%. Jedyny po prostu dla Ciebie koszt to 256 zł za tablice rejestracyjne. Samochodem możesz bezpiecznie wracać do domu i nie martwić się o dokumenty. Więc, drodzy Państwo, wrzucamy pierwszy bieg i ruszamy. Tak jak mówiłem, sprzęgło bierze w odpowiednim miejscu. Opel Astra jest samochodem współpracującym z kierowcą. Średnica zawracania 10,7 metra. Drodzy Państwo, to są bardzo poprawne parametry. Jeżeli chodzi o układ wspomagania kierowania, to także działa bardzo płynnie i dobrze. Nie musimy się tutaj namęczyć podczas parkingowych manewrów, więc też ten układ jest responsywny, współpracujący i w ramach wyższej prędkości nieco się usztywnia, co także daje lepsze wyczucie drogi przy wyższych prędkościach. Jeżeli chodzi o tłumienie nierówności, to na wstępie powiem, że zawieszenie Opla Astry, czyli z przodu mamy kolumny MacPhersona, z tyłu belkę skrętną.
najprostsze możliwe zawieszenie, ale także charakteryzujące się dopracowaniem pod względem trzymania się na wierzchni. W każdych warunkach Opel Astra zdaje egzamin. Jest to samochód dzisiaj już uznany przez kierowców, dobrze oceniony właśnie pod względem zawieszenia, idealnie wpasowujący się w polskie warunki drogowe. Samochód, który pochłania nierówności i czyni to z dobrym efektem, czyli także nie czuje kierowca tutaj żadnych nieprzyjemnych po prostu dźwięków, nie słychać stuków, wszystko jest odpowiednio fajnie. I to jest także liczący się atut w 15-letnim samochodzie, bo tutaj też mówimy o utrzymaniu tego konkretnego egzemplarza i tutaj amortyzatory i zawieszenie jest w bardzo dobrej formie, co także możemy rozpoznać po jechaniu, po przejeżdżaniu się po nierównościach, tak jak ja to teraz czynię. Nagłe skręty na nierównościach też nie robią na tej Astrze wrażenia. Samochód ma bardzo dobrze dopracowany układ kierowniczy, wspomaganie hamowania, ABS-y, wszystko działa w porządku w tym samochodzie. Myślę, że pierwsze pokonane kilometry tym egzemplarzem będą odzwierciedleniem dobrej jakości utrzymania przez poprzedniego właściciela. Widzieliśmy stan amortyzatorów, znajdujemy się na stacji diagnostycznej, pokażę Wam jeszcze podwozie oferowanej Astry. No i tutaj diagnosta także nie miał żadnych uwag, samochód ma zawieszenie w poprawnym stanie, nie ma żadnych luzów, żadnych problemów natury zawieszeniowej, podwozie także nie jest nigdzie skorodowane, tłumiki także nie są skorodowane. Wygląda tutaj naprawdę korespondencyjnie do zewnętrznej strony. Jak najbardziej. Co ważne, tutaj od spodu także widzimy, nie ma żadnych zapoceń ani wycieków, jeżeli chodzi o silnik. Gumy na przegubach, łączniki stabilizatora, tuleje na wahaczach, wszystko jeszcze jest w porządku. Także drodzy Państwo, na pewno będziecie mogli ze spokojem ten samochód eksploatować i zobaczymy to wspólnie jeszcze razem, kiedy przyjedziemy na stację diagnostyczną, to będzie można to wszystko jeszcze zweryfikować powtórnie. Wyjeżdżamy Astrą na drogę asfaltową, no i tutaj będziemy mogli opisać wrażenia z jazdy, jeżeli chodzi o walory miejsko-pozamiejskie. Drodzy Państwo, Astra jest samochodem oczywiście znanym przez wszystkich kierowców, ale co można powiedzieć o tym samochodzie, to jest on stonowany stylistycznie, stonowany wewnątrz i jazda też samochodem jest stonowana. Czyli po prostu ten samochód nie robi wrażenia na minus, nie robi wrażenia na plus, po prostu auto, które godnie przewozi z punktu A do punktu B. Mamy tutaj do czynienia z tym silnikiem, mamy 105 koni mechanicznych, więc to są takie wartości dosyć poprawne, nawet na dzisiejsze czasy, więc nie będzie to na pewno zawali droga. Zresztą te silniki lubią wyższe obroty, one są dosyć dynamiczne, połączone, ta dynamika jest trwałością, ale i także stosunkowo dobrą ekonomią. Więc drodzy Państwo, jest tutaj po prostu wszystko na cztery, jest to samochód gotowy do poprawnej eksploatacji, do tego, żebyśmy mogli jeszcze sprawnie podróżować. I mówię tutaj o sprawności podróży też w kontekście utrzymania tego konkretnego egzemplarza, bo jest to samochód w dobrym stanie, więc na pewno nie będzie tutaj żadnych uwag co do przyjemności z jazdy samochodem dobrze utrzymanym, dobrze zadbanym. Jeżeli chodzi o dynamikę, przerzucimy teraz na trzeci bieg i zobaczcie, wcisnę gaz. Auto bez problemu się zbiera, bez problemu przyspiesza. Dźwięk silnika jest także bardzo przyjemny dla ucha, nie męczący. Podczas szybszej jazdy też w aucie nic tutaj nie przewiewa, nie zaburza naszego spokoju. Hamulce są w porządku, więc układ kierowniczy także zdaje egzamin podczas szybszej jazdy, bo tutaj, tak jak mówię, amortyzatory i całe zawieszenie jest w odpowiednio dobrej formie. Więc drodzy Państwo, zapraszam, jeżeli szukacie Astry,
siostry, która jeszcze ma w sobie to coś, czyli tą energię, tą chęć do pokonywania kilometrów. Samochód niewyeksploatowany, niezniszczony, naprawdę poprawnie utrzymany, to zapraszam do mnie, do Auto 27. U mnie tego typu Opel Astra w wersji hatchback. Samochód dobrze wyglądający zewnętrznie, czysty i zadbany wewnątrz, ale także i technicznie. Jeszcze można powiedzieć, że auto naprawdę, które posiada w sobie tą niewypitą śmietankę. Jak ja to mówię, w niektórych 15-letnich samochodach zostaną już tylko fusy, ale tutaj mamy jeszcze do dyspozycji tą naprawdę witalność tego silnika, co jest dużym atutem. Samochód nie widział instalacji gazowej, nie był eksploatowany nadmiernie dynamicznie, także nie był zamulany, więc drodzy Państwo, tutaj otrzymujecie po prostu taką poprawność i jeszcze raz poprawność, więc no tym bardziej zapraszam.